Zobaczmy sobie teraz różne nasze rozszerzenia, jeżeli chodzi o GNOME. A dokładnie mówię o GNOME Shell Extension. Przejdźmy sobie w naszej przeglądarce na stronę GNOME Shell Extension. Możemy po prostu wpisać w wyszukiwarce GNOME Shell Extension i przejdźmy pod extension.gnom.org. I tutaj mamy możliwość instalacji naszego extension. Kliknijmy opcję Click Here to Install Extension i zainstalujmy nakładkę do naszej przeglądarki Firefox, która umożliwia instalację właśnie takich dodatków. Kiedy wyskoczy nam komunikat o tym, że nie mamy włączonej integracji, będziemy musieli sięgnąć do naszej konsoli, czyli do naszego terminala i doinstalować dodatkowe oprogramowanie, które właśnie umożliwi nam, że ten komunikat zniknie i integracja zostanie włączona, czyli w tym przypadku będzie ona działać. Przejdźmy do Activities naszego terminala, czyli wpiszmy terminal i odszukajmy i zainstalujmy dodatkowe narzędzia, które będą w tym celu nam potrzebne. Oczywiście te narzędzia umożliwią nam integrację właśnie tego dodatku, który zainstalowaliśmy. Przeglądarce. Wydajmy polecenie sudo apt install, w tym przypadku będzie to e, nasze oprogramowanie Gnome e, tweak, Tweaks, które umożliwi nam modyfikację naszego systemu. Oczywiście o tym oprogramowaniu jeszcze sobie porozmawiamy w późniejszej części tej lekcji. Teraz przejdźmy do e, instalacji lub też uruchomienia i sprawdzenia, jaką wersję GNOM-SHELL mamy. Czyli uruchamiamy polecenie GNOM-SHELL, minus minus version. Jak widzimy, jest to odpowiednio wersja 3.36.2. Przystąpmy do instalacji, czyli wydajmy polecenie SUDO APT install, GNOM-SHELL, myślnik SHELL, myślnik EXTENSION. Oczywiście w przypadku, kiedy zapyta się nas o potwierdzenie, potwierdzamy jest lub literką Y instalację tego oprogramowania. Po instalacji możemy odświeżyć nasze okno w przeglądarce i już komunikatu o tym, że nie mamy pełnej integracji, zniknie i jak możemy sobie zobaczyć, będziemy mogli zainstalować dowolny nasz dodatek. Oczywiście, będziemy musieli na początku sprawdzić, czy nasza wersja GNOME Shell w tym przypadku jest obsługiwane. Jeżeli oczywiście nie pamiętasz, jaką wersję masz, zawsze możesz skorzystać z polecenia. W tym przypadku GNOME Shell, minus minus version i tutaj zostanie wyświetlona nazwa. Oczywiście ważne są dwie pierwsze cyfry z numeru wersji, następne to są. Tak zwane podwersje, i w tym przypadku 3.36 jest jak najbardziej zbliżoną wersją do naszej. Oczywiście, ten dodatek umożliwia nam konfigurację naszej temperatury wyświetlanej. Znajdźmy sobie w tym przypadku naszą szukaną lokalizację i jej koordynaty. Ja w tym przypadku wezmę sobie koordynaty dla Szczecina i jedną wersję. Pogodową. Tak jak widzimy, mamy trzy wersje, trzy odpowiednie stacje, które w tym przypadku mierzą temperaturę. No i oczywiście możemy sobie też wyświetlić mapę i sprawdzić na mapie te bezpośrednio punkty, z których są pobierane informacje dla Szczecina. Jak widzimy, są to odpowiednio okolice w samym centrum Szczecina, na obrzeżach i bezpośrednio w policach. Oczywiście koordynaty sobie kopiujemy, tutaj w tym przypadku modyfikujemy nasz wpis lub odpowiednio go edytujemy lub też usuwamy i dodajemy nowy. W tym przypadku nie ma to najmniejszego znaczenia, gdyby okno tak jak w tym przypadku u mnie się zawiesiło, to możemy oczywiście oprogramowanie zamknąć i wklejamy koordynaty, oczywiście bez tych nawiasów kwadratowych. Zmieniamy nazwę dla tego wpisu, czyli w tym przypadku ustawiam nazwę mojej lokalizacji. I jak możemy sobie zobaczyć, na bieżąco mam wyświetlaną temperaturę oraz informacje pogodowe na moim pasku, jeżeli chodzi o gnom. Oczywiście to jest prosty przykład naszego Extension, tych Extension jest znacznie więcej. Teraz sobie przejdźmy do naszego Tweaks, w którym możemy ustawić dodatkowe yy, preferencje, jeżeli chodzi o wygląd naszego systemu. Jak widzimy, w tym przypadku możemy sobie włączyć lub wyłączyć nasze dodatkowe extension, które w tym przypadku mamy zainstalowane. Jak widzimy, OpenWeather zostało wykryte. Możemy wybrać sobie wygląd naszego, w tym przypadku Gnoma, czyli naszego pulpitu, jak będzie wyglądał. Możemy sobie włączyć ikony bezpośrednio na naszym pulpicie i jak widzimy, jakie ikony to są i oczywiście możemy zmienić ich rozmiar ze, z małego na standardowy oraz na duży, jeżeli ktoś preferuje na przykład duże ikony. I jak widzimy, tutaj będziemy mieli wszystkie nasze GNOME Extension, czyli wszystkie extension, które zainstalujemy. Oczywiście też możemy bezpośrednio z tego punktu modyfikować te nasze extension oraz dodatkowe. Tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o nasze ustawienia, wyglądu okienek czy też bezpośrednio aplikacji. Mamy też możliwość zrestartowania tych ustawień, jeżeli coś poustawiamy, co nie do końca będzie nam odpowiadało, a już nie będziemy pamiętali, jak zmienić i przywrócić te. Ustawienia. Oczywiście Twix jest dodatkową nakładką, czyli dodatkowym jakby narzędziem, który rozszerza standardowe settings dla GNOM, ale istnieje też jeszcze bardziej zaawansowany tool, który dogłębnie wgryza się w plik konfiguracyjny, jeżeli chodzi o GNOM i dodaje dodatkowe właściwości konfiguracyjne. Zobaczmy, czy i jak możemy go włączyć bezpośrednio w naszym systemie Ubuntu, bo oczywiście pliki konfiguracyjne domyślnie w naszym systemie istnieją, jednak to oprogramowanie, żeby funkcjonowało, musimy je doinstalować. Czyli w tym przypadku wykorzystamy naszą czarną konsolę, czyli nasz terminal w systemie Ubuntu. A zatem otwórzmy naszą aplikację do terminala, czyli w tym przypadku będzie to Odpowiednio. Nasz terminal tu zaraz wyświetlę okienko na cały ekran tak żeby było lepiej to widoczne i zainstalujmy dodatkowe oprogramowanie. Czyli w tym przypadku sudo apt install i oprogramowanie, które daje nam możliwość konfiguracji tych dodatkowych parametrów nazywa się dconf-editor. Jest to specjalny GUI editor, który ma możliwość edycji tych wszystkich parametrów, które my możemy edytować poprzez zwykły plik konfiguracyjny. Jednak dekons jest znacznie prostszy. Oczywiście jest na początku ostrzeżenie, że musimy uważać i tutaj modyfikacje robione niezbyt uważnie mogą uszkodzić w tym przypadku nasze środowisko. Gnom. Jak widzimy tutaj ustawienia mamy całego naszego systemu, łącznie z aplikacjami, z wyglądem naszego desktopa, jak i notyfikacjami i ustawieniami związanymi z touchpadem, czy nawet z dźwiękiem. Jeżeli będziemy chcieli coś wyszukać, to zawsze możemy skorzystać z wyszukiwarki. I pokażę to na przykładzie naszego doka. Oczywiście wpisujemy słowo kluczowe doc i w tym przypadku przechodzimy do dash to doc. I tutaj są ustawienia dokładnie tego paska, który mamy na dole, czyli tak zwanego naszego doka. Możemy włączyć lub wyłączyć nasz kosz bezpośrednio, e, żeby się pokazywał on w tym przypadku w naszym, e, tutaj w naszym pasku zadań. Możemy wyłączyć tą ikonę aplikacji, jeżeli ta ikona nas na przykład denerwuje lub uważamy, że jest dla nas niepotrzebna, możemy. Ustawić tutaj, jakby, nasz schemat bezpośrednio dla naszego dash to dock, czyli transparency mode dla naszego w tym przypadku naszego przybornika na dole w systemie Ubuntu. Oczywiście znajduje się tutaj wiele ustawień, które możemy wykorzystać do modyfikacji wyglądu naszego gnom, czyli możemy dostosować sobie nasz pasek, możemy zmienić i yy, yy, wygląd naszego całego systemu, jego zachowania yy, i oczywiście zachęcam cię do eksperymentowania z tym narzędziem, bo tutaj tych opcji naprawdę jest yy, bardzo dużo i Oczywiście omawianie ich wszystkich, poszczególnych tych opcji, zajęłoby bardzo dużo czasu i można by było nawet przygotować osobny kurs odnośnie samego tego narzędzia na 8 godzin. Jednak w tym przypadku nie, nie chcę jakby przedłużać i omawiać sztucznie w tym kursie całego tego narzędzia. Oczywiście warto tutaj sobie, tak jak już wspomniałem wcześniej, poeksperymentować z różnymi wartościami, jeżeli chodzi o na przykład nasze transparency, nasze e, przezroczystość, czy też inne ustawienia, które dodatkowo pozwolą nam uatrakcyjnić wygląd naszego paska. I oczywiście e, innych opcji, które tutaj bezpośrednio będziesz mógł sobie ustawić. Oczywiście jeżeli chodzi o ten materiał, to to wszystko, ja zapraszam Cię do kolejnej lekcji.